Czy rozgrzewka przed nauką jest w ogóle potrzebna? Jakie konkretne ćwiczenia możesz wykonać, zanim zaczniesz się uczyć, aby przygotować swój mózg do jeszcze efektywniejszego uczenia się? O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku Trenerów Umysłu serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Bartłomiej Borel i wraz z moim bratem Tobiaszem jesteśmy pierwszymi w historii reprezentantami Polski z Mistrzostw Świata Pamięci z Guangzhou z Chin, autorami książki Techniki Zapamiętywania i założycielami szkoły Best Brain Nowy Wymiar Edukacji. Miejsca, gdzie na zajęciach online pomagamy młodszym i starszym lepiej wykorzystywać swój potencjał umysłowy, do tego by łatwiej się uczyć, lepiej koncentrować i być bardziej kreatywnym. Na tym kanale pokazujemy różne sposoby na to, aby być wydajniejszym umysłowo i dzisiaj chciałbym skupić się na rozgrzewce. Bo o ile nie mamy wątpliwości, że rozgrzewka przed aktywnością fizyczną jest bardzo dobra i potrzebna, no bo przecież każdy wie, że dobrze jest rozgrzać mięśnie, aby nie było potem zakwasów, dobrze jest nie wchodzić od razu na sam szczyt wysokiej bardzo góry, bo dostaniemy choroby wysokościowej, bo nie zaklimatyzujemy się do warunków wysokogórskich, tylko należy zrobić to krokami. Trzeba przygotowywać się często wiele miesięcy przed jakąś wielką wyprawą wysokogórską, a przed tymi jeszcze mi chociaż jeden czy dwa dni pobyć w warunkach trochę innych niż tych, w których żyjemy na co dzień, jeżeli żyjemy nie w górach, do tego, żeby nasz organizm trochę przywykł do wysokości, do innej zawartości tlenu w powietrzu i tak dalej, i tak dalej. O tyle, jeżeli to wszystko jest dla nas oczywiste, to myślę, że rzadko myślimy, że przed nauką powinniśmy się jakoś rozgrzewać. No i właśnie tu pojawia się pewien problem. Przecież pomyśl, jak często jest tak, że chcesz się czegoś nauczyć, albo twoje dziecko chce się czegoś nauczyć i zanim tak naprawdę wejdzie w taki flow uczenia się, no to minie dużo czasu. No bo się trochę musi powiercić, podrapać, poprzeciągać, a jednak jeść, a jednak pić, a może na chwilę się położę. Ojej, jeszcze miałem te śmieci wyrzucić i tak dalej, i tak dalej. Odsuwamy też wysiłek, który mamy podjąć, bo nam się nie chce, bo jak mówimy, nasz mózg jest inteligentnym leniem i ten czas, kiedy przechodzimy do stanu takiego flow, że już jesteśmy w procesie uczenia się, jest naprawdę czasem długi. A taka rozgrzewka może go znacznie skrócić. Będzie to bardzo konkretny bodziec dla twojego mózgu, który spowoduje, że on się skoncentruje. Jeszcze nie na tym, co jest trudne i nieznane, czyli na nowym rozdziale fizyki, którego ma się twoje dziecko nauczyć, ale na czymś trochę bardziej przyjemnym, ale już bardzo konkretnym, związanym z pracą umysłową na trochę wyższych obrotach. Po drugie, będzie to bardzo fajny nawyk, który możesz wyrobić u siebie czy u twojego dziecka. Jeżeli nie słuchałeś, to zachęcam cię, żebyś wysłuchał i obejrzał nasze nagranie o kontekście uczenia się, które było dwa odcinki wcześniej na naszym kanale opublikowane, gdzie mówimy o kontekście uczenia się, jak on jest bardzo ważny. I taka rozgrzewka umysłowa może też stać się pewnym warunkiem dla twojego mózgu, pewnym bodźcem, drogowskazem. Okej, jest rozgrzewka, czyli za chwilę będzie uczenie się. To ja już przeskakuję z tego rozproszenia, z tych rozbieganych myśli do procesu uczenia się, bo to teraz będzie ode mnie wymagane. Ode mnie, czyli od twojego mózgu lub mózgu twojego dziecka. No dobrze, ale jak taka rozgrzewka ma wyglądać? Po pierwsze, ma być krótka i nie ma być nie wiadomo jak zaawansowanym wykorzystaniem twojego umysłu. Nie chodzi o to, żeby się przemęczniać w rozgrzewce. Ona musi być wymagająca, ale nie za bardzo wymagająca. Wyobraź sobie, że przed WF-em w szkole robisz 100 pompek i 25 przysiadów i znowu 100 pompek. Pewnie po pierwsze mało kto w ogóle by był w stanie to zrobić, a po drugie, aby ktoś już to zrobił, to byłby tak zmęczony, że potem już samo ćwiczenie na WF-ie, nie wiem, gra w piłkę, byłaby już trudna, bo bylibyśmy mocno zmęczeni. Bardziej chodzi o to, żeby nasz mózg nastroić do uczenia się, trochę
trochę gdyby oderwać się od tego wszystkiego, co nas rozprasza i zacząć ten proces uczenia się. I teraz pokażę Tobie trzy przykładowe ćwiczenia, jakie możesz wykonywać przed uczeniem się, jakie możesz zaproponować swojemu dziecku przed uczeniem się. Oczywiście, jeżeli jesteś rodzicem i chcesz pomóc swojemu dziecku w tym, aby łatwiej się uczyło, to dostosuj trudność tych ćwiczeń do jego wieku, bo inaczej rozgrzewka będzie wyglądać u dziecka w wieku 7 lat, a inaczej u dziecka w wieku 12, a jeszcze inaczej u dziecka w wieku 15 lat. Podczas naszych zajęć Best Brain, Nowy Wymiar Edukacji, właściwie prawie zawsze na samym początku zajęć robimy jedno z ćwiczeń rozgrzewkowych, które oczywiście trenuje jakieś konkretne umiejętności, na przykład koncentrację uwagi, pracę w rozproszeniu, ale jego celem też jest właśnie wprowadzenie dzieciaki w klimat zajęć, żeby już kolejne ćwiczenie, może jakaś nowa technika, której będziemy uczyć, była przyswajana na większym poziomie skupienia się. Pierwszym z ćwiczeń, które mogę zaproponować, jest to liczenie. Liczenie jest zawsze dobrą rozgrzewką umysłową. Nie chodzi o to, żeby policzyć od 1 do 100, chociaż dla dziecka może w wieku 6 lat, jeżeli chcesz taką rozgrzewkę zrobić, to policzenie od 1 do 100 może być już fajną rozgrzewką. Ale bardziej mi chodzi o szybkie sumowanie ciągu cyfr, albo odejmowanie kolejnych cyfr od siebie, albo robienie na przemian. Pierwszą z drugą dodajesz, drugą z trzecią odejmujesz, potem dodajesz kolejną, a kolejną odejmujesz i w ten sposób cały czas wynik będzie oscylował w okolicach pewnie zera, ale cały czas będzie się zmieniał i będzie musiał mieć koncentrację uwagi i zachowaną. No dobrze, ale skąd wziąć taki ciąg cyfr? Chociażby z kodu kreskowego. Weź dowolny produkt, jaki masz w szafce, w lodówce, jakąś książkę. I tam jest zawsze kod kreskowy, tam jest kilkanaście cyferek, które po prostu możesz do siebie szybko dodać. Albo możesz odjąć od pierwszej drugą, a dodać trzecią i odjąć czwartą. I jak powiedziałem, na przemian robi dodawanie, odejmowanie. Możesz też pomnożyć pierwszą z drugą i odjąć trzecią. Zmieniaj sobie zadanie, które chcesz wykonać z tymi cyferkami. Ale to już spowoduje, że twój mózg wejdzie w jakiś stan skupienia, i łatwiej powinno mu być przejść do procesu uczenia się nowej wiedzy, która na ciebie czeka. Drugi z pomysłów na ćwiczenie rozgrzewkowe przed uczeniem się to przerysowywanie. Oczywiście można przerysowywać jakiś rysunek, jakiś zbiór kształtów nachodzących na siebie odcinków, ale nie zawsze mamy taki rysunek pod ręką, żeby na niego patrzeć i przerysowywać. Dlatego pomysł, jaki możesz wykorzystać do przerysowywania, jest to po prostu przepisanie jakiegoś wyrażenia z języka obcego, w którym nie jest wykorzystywany alfabet łaciński, ale jakiś inny, na przykład arabski, znaczki z języka hebrajskiego, symbole jakieś japońskie, chińskie. I wtedy będziesz cały czas miał coś świeżego, coś, czego nie znasz, co wymaga skoncentrowania twojego wzroku, twojej takiej trochę jakby wyobraźni przestrzennej, jeszcze ruchu ręką, czyli bardzo, bardzo wiele zasobów twojego mózgu zostanie wykorzystanych. Przy okazji, wykonując taką rozgrzewkę, możesz też nauczyć się jakichś fajnych, nowych znaków. Będzie to podstawa do tego, żeby potem nauczyć się na przykład języka hebrajskiego. Ale to nie jest cel rozgrzewki. Celem rozgrzewki jest po prostu przygotowanie swojego mózgu do nauki, która za chwilę ma nastąpić. Wykonajmy teraz wspólnie w tym momencie taką krótką rozgrzewkę. Na ekranie widzisz teraz wyrażenie zapisane w języku hebrajskim, które oznacza tyle co trening pamięci dziecka. I spróbuj jak najszybciej przerysować te znaczki na kartkę. Możesz na chwilę zatrzymać film. Ok, mam nadzieję, że udało Ci się to przepisać. Jestem ciekaw, ile czasu Ci zajęło. Może 20 sekund, może 60 sekund, może 2 minuty. Każdy miał swoje tempo. Nawet nie jest istotne, czy wykonałeś to poprawnie, czy zrobiłeś wiele błędów, czy nie, ale
mam nadzieję, że poczułeś, że jesteś bardzo skoncentrowany na jednej czynności. I o to chodzi w dobrej rozrzewce umysłowej. Raz, że ona trochę zaangażuje twój umysł, trochę go też rozwinie, gdyby nastroi do procesu uczenia się, wykonywania jakiegoś nowego zadania, ale przede wszystkim ma ona na celu trochę odcięcie się od tego, co cię rozprasza, od nawału myśli, które miałeś przed usiąknięciem do nauki. I tak samo, jeżeli chodzi o twoje dziecko. Możesz wydrukować mu kilka takich słów w obcym języku, gdzie nie ma alfabetu łacińskiego, i prosić, żeby przed nauką przepisał jak najszybciej poprawnie te symbole. I mam nadzieję, że twoje dziecko po pierwsze polubi to ćwiczenie, bo ono będzie czymś takim nowym. Ważne, żeby ten język był zmieniany, żeby nie cały czas były te same symbole, literki, żeby też był ten efekt świeżości. A z drugiej strony, oprócz tego, że polubi taką rozgrzewkę, to będzie go to fajnie nastrajało do uczenia się. I trzecie ćwiczenie, jakie możesz wykorzystać jako rozgrzewkę przed nauką, jest ćwiczenie, które łączy ze sobą taką koncentrację, ale też pracę pod presją czasu i trochę bardziej słownictwo. Ćwiczenie polega na tym, żeby wypisać jak najwięcej rzeczy z danej kategorii na losowo wybraną literkę. Na przykład losujesz sobie, wymyślasz jakąś literkę, na przykład literkę B. Możesz do losowania takiej literki wykorzystać jakiś generator losowej litery, który jest dostępny w internecie. Link do takiej strony generującej losową literę znajdziesz w opisie tego filmu. I wymyślasz jakąś kategorię, na przykład wszystkie zwierzętka na literkę B. No i wypisujesz bocian, bąk, bizon, bawu, bóbr, borsuk, biedronka i tak dalej. Próbujesz sobie wymyślać, wypisać jak najwięcej zwierząt przez na przykład 30 sekund, może dać sobie 60 sekund. Mogą to być zupełnie różne kategorie. Na przykład może to być kategoria wszystko, co jest w pomieszczeniu, w którym się znajdujesz, na literkę jakąś, którą wylosowałeś. Mogą to być imiona, rzeczy do jedzenia, państwa, miasta i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, żeby dać sobie jakąś presję czasu, żeby to było wykonalne, ale takie też związane z pewnym wyzwaniem, czyli żeby było tego jak najwięcej potrafisz. Spróbuj zrobić teraz takie krótkie ćwiczenie. Kategoria to rzeczy, które są w miejscu, gdzie się teraz znajdujesz, na literkę S. Uwaga, 30 sekund, zatrzymaj 30 sekund ten film i swój wypisać. Okej, mam nadzieję, że spróbowałeś. Jestem ciekaw, ile ci się udało wypisać takich rzeczy, ale nie jest najistotniejsze. Tak samo jak będziesz robił taką rozgrzewkę wraz ze swoim dzieckiem, kiedy będzie się dało do uczenia się. Nie chodzi o to, żebyś powiedział, ale bez sensu ci poszło, bo tylko jeden wymyśliłeś, a ja cztery, ha, ha, ha. Mam nadzieję, że jest dalekie to od ciebie, żeby mieć taką postawę względem swojego dziecka. Bardziej chodzi o to, żeby pochwalić go, że spróbował, że podjął wyzwanie. Ta pochwała jest bardzo ważna. Mówimy o tym w jednym z naszych odcinków, jak bardzo zmienia to koncentrację dziecka, kiedy jest chwalone za swoją pracę umysłową, jaką wykonuje. Oczywiście te trzy ćwiczenia, które teraz ci powiedziałem, są jedynie propozycjami, jakie możesz wykonywać przed uczeniem się. Ważne, żebyś zapamiętał podstawowe zasady, że ma być to ćwiczenie krótkie, które stanowi pewne wyzwanie, którego celem jest tak naprawdę nawet nie tyle rozgrzanie umysłu do uczenia przed nauką, ale skoncentrowanie się, jakby odcięcie się od takiego całego szumu, który powoduje, że nam się nie do końca chce uczyć, że znajdujemy ileś tam rzeczy innych teraz do zrobienia zamiast nauki. Jest bardzo jedna ważna rzecz. Po wykonaniu takiej rozgrzewki od razu przejść do uczenia się. Chodzi o to, żebyś nie dał sobie możliwości znowu zupełnego rozproszenia się i myślenia o innych rzeczach. Kiedy twój mózg już jest w procesie wykonywania jakiegoś zadania, które było jakieś atrakcyjne dla niego i się na nim skoncentrował, to wykorzystaj to do tego, żeby teraz skoncentrować się na nauce, którą masz do wykonania. Oczywiście nie musi to być tylko nauka do sprawdzianu, do kartkówki. To może być ćwiczenie wykonane przed słuchaniem jakiegoś ważnego wykładu. To może być rozgrzewka zrobiona przed czytaniem książki tak naprawdę, tak żeby przejść z takiego właśnie codziennego natłoku zajęć do uczenia się, czyli
dać sygnał do swojego mózgu, teraz będę się uczyć. Będę bardzo szczęśliwy, jeżeli podzielisz się w komentarzu swoimi odczuciami, jeżeli zastosujesz już ty albo twoje dziecko taką rozgrzewkę kilka razy przed uczeniem się. Mam nadzieję, że tak samo jak na naszych zajęciach bez brain na wymiar edukacji, tak samo w twoim życiu taka rozgrzewka stanie się czymś naturalnym, że trzeba zrobić rozgrzewkę, żeby nauczyć się czegoś nowego, czegoś trudniejszego, bo to po prostu pomaga. Jeżeli masz jakieś inne fajne pomysły na rozgrzewkę umysłową przed uczeniem się, to też napisz o tym w komentarzu. Mam nadzieję, że spodobał Ci się odcinek, że ćwiczenia, które wykonaliśmy wspólnie, dały Ci dużo radości i otworzyły trochę bardziej umysł na to, że można wykonywać rozgrzewkę przed uczeniem się, a nie tylko przed ćwiczeniami fizycznymi. Zachęcam Cię, zasubskrybuj nasz kanał, jeżeli jeszcze tego nie uczyniłeś i do usłyszenia. Cześć!